Hehehe, nie no, moi drodzy, wybaczcie, ale czasem po prostu się zdarza. Miałem już dziś skończyć nagrywać, a okazało się jednak, że mam chwilę czasu. Więc no, przepraszam was bardzo, bo w poprzednim odcinku powiedziałem wam po raz ostatni cześć. Tak więc dobra. Dzisiaj, moi drodzy, otworzymy zatem całą przesyłkę. Pamiętacie oczywiście, w poprzednim przed chwilą zakończonym odcinku otwieraliśmy gratisy od Max Collection. Fajnie, że je dostaliśmy, chociaż w sumie to było do przewidzenia, bo zawsze jak zamawia się coś przez internet, to żeby cię zachęcić do kupowania w tym sklepie, dają bonusik właśnie w postaci gratisu. Tak więc otworzyliśmy sobie trzy saszetki z trzech różnych edycji. A jeśli ktoś nie wie z jakich edycji, to niech sobie obejrzy poprzedni film. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy już do konkretu. Tak więc w dzisiejszym odcinku pozostał nam do otwarcia już tylko i wyłącznie mój zakup. Czyli 10 saszetek z Champions League 14-15. Tu już nie będzie tak kiepsko. Przynajmniej mam nadzieję. he. <grytanie> no to oficjalnie od teraz zaczynamy nasz wielki unboxing. Jako pierwszą otworzymy sobie saszetkę z Fabregasem. Kliśni, powtórka. Matić też. Wendel też. Iorente też. Sirigu co? Jak to? Pusty przebieg? Przecież w tej edycji to jest nierealne, no to hech, kurcze, jak? A nie he he, he, karta się zahaczyła i tu właśnie mamy naszą upragnioną specjalkę w dodatku nową Biorgio Kilini i Defensy Frog. No spoko spoko, jak na sam początek. Hm, nie ma tutaj zbytnio miejsca, dlatego dam ją na bok. Okej, okay, to teraz weźmiemy sobie może saszetkę z Ibrahimowiciem. He he. Okej, okay, to mamy Weltmana. Julian Brandt. O, o szczęśliwy Ej, co to? Dabyl, Dabyl. No nie mówcie, haha. No chyba, że to fans favorite. Ale no dobra, a to zaraz zobaczymy hehe. Ale nie no, mówię wam, gdyby to był faktycznie dabyl, no to to byłby mój pierwszy dabyl w kolekcji. Jeśli tak będzie, Ech lepiej się nie nastawiać, bo jak się okaże, że to tylko fans. Ale kurcze mówię wam, hech, jak mnie zatkało w tej chwili strasznie, no to zaraz się okaże i tu mamy Pedro Rodriguez to nieważne i i. i. Tak, 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 jest, jest, kur... A no chwila, Spongebob śpi, to co ja się wydzieram, He, Jeszcze mi tu wejdzie opieprzy mnie i przy okazji walnie w biurko i wszystko rozwali. Okej, zapomniałem. W takim razie musimy być cichsi trochę. No i moi drodzy, dokładnie tak, mamy dabla, trabla, z Chelsea. Tak, tak, tak. No i cel osiągnięty he he chociaż nie oczekiwałem tego akurat w tym unboxingu, no ale świetnie, po prostu świetnie. To była bardzo dobra saszetka. He hech, he, święte ręce pana z Max Collection, bo gdyby on tej saszetki nie wybrał, to nie byłoby dabla, a tak to go mamy nie no ale zaję. Jeszcze raz. Jest, jest! No a tu jeszcze mieliśmy Mastera Serneto powtórka głównowarta. No a popatrzcie, hech, ile już tych saszetek otworzyłem w historii, mowa o tych z Champions League. I nigdzie nie wpadł ten double, a tu w przypadkowej saszetce go trafiamy. Ja, ja, a, ha, ha. no może coś jeszcze trafimy. A jest szansa, bo to są saszetki luzem wzięte, tak więc może, może coś jeszcze. Uch. Mówię wam, jak mi aż serce do gardła podskoczyło teraz. Masakra. No ale ważniejsze, że mamy to. Double tra, Abel double haha. I teraz może być już ich tylko więcej. No mówię wam, super, ekstra He he i to otwieramy dalej. A może znowu otworzymy sobie brechech <grym> Ej ty i popatrzcie i to jeszcze z Ibrahimowiciem otwieraliśmy saszetkę i pamiętacie na pewno jak mówiłem już wiele razy, że Ibrał mnie przynosi szczęście, nie, Hach, no i po raz kolejny mam szczęście. Po prostu kosmos. Mateusz, Mateusz co ty się tak No spokoś, bo czemu znowu ty wszystko złe. Widzisz przecież, że kręcę film no... No wiem, wiem, przypomniałem sobie, że ty śpisz i przepraszam cię za to, no ale nie wiesz jaki to był strzał w dziesiątkę. Trafiłem dubla. Bardzo dobrą i rzadką kartę, he więc he wiesz jak, jak to skraka. jest, nie? A emocje wiesz, biorą po górę, he, mi z tymi kartami. One w ch... mnie obchodzą. A mnie w ch... Nie obchodzą się twoje kulinaria. ha, mimo ha, mimo ha, mimo ha. Mimo ha, mimo ha, mimo ha. Oj tak, w tej chwili. idź już spać, bo już przeginasz. Dobranoc ci życzę, e. Och, och, oh. och. Zresztą widzieliście sami, jaki ten mój brat jest wredny. Chociaż w życiu nie powiedziałbym, że on jest mój, bo zachowuje się jak ten zje***dres. Ech, mam już tego dosyć, po prostu do No ale od teraz już naprawdę musimy być cichsi, no bo widzicie, jak on jest przewrażliwiony na moje gadanie. Ha, ha, ha. Nie, no ale teraz tak na serio. Bo zaraz wejdzie mi drugi raz i wpadnie w szał, więc musimy być ostrożni, hechech. He. Dobra, a tak wracając już do kart, to właśnie w tym czasie, kiedy gadałem ze Spongebobem, otworzyłem już całą saszetkę Zibrą. ibrą he hechech. Ciekawe, czy i tym razem coś zajefajnego wpadnie. Liczę na to. Tak więc, okej, okay, mamy tutaj szediu z Galata Saraju. Rikson. O osilesen. może to nowa bazówka, ale nie jestem pewny, bo mówię wam, jak mam ich w ch... dużo he, he. A kartami specjalnymi są. Keyplayer, Nurisa, Sahin z BVB to powtórka, a tą zakrytą. Logo Liverpoolu, i jest to również powtórka. No ten i brada u ciała, no ale jak zdobywamy pierwszą tak dobrą kartę w kolekcji, to nie mogę być zły na resztę. saszetek hechech, he, chociaż wiadomo jak to jest. Mogło być lepiej. No, ale nic. Dobra. Otwieramy dalej. Teraz może już zgadzać. Tak więc mamy Obameyang, Alves, KPL, Kaja znowu dwie karty specjalne i, i mamy kolejnego defensji Iwa jest nim Martin Szktel powtórka oraz Gaitan Master, to też powtórka. No po tym cudownym trafie jak widzicie na razie mamy takie nudy, raczej nic specjalnie fajnego, same powtórki. No, ale nie zmienia to faktu, że będziemy kontynuować otwieranie. Hehech. He. Ale wiecie co tak patrzę się na tego Dabla, i no kurcze, myślę sobie, że tak dobra karta jak najbardziej zasługuje na to, by ją przetrzymywać w toploaderku. Szkoda, że ich nie mam już, ale wpadłem na fajny pomysł. Szawiemu jak na razie podziękujemy. Hehech. He. A zastąpi go właśnie ten Double trouble z Chelsea. O, o, właśnie tak. Och, ale zmęczony już jestem, heheh. He. No ale jeszcze mamy trochę tych saszetek, więc nie spuszczajmy nogi z gazu i jedziemy. Może teraz otworzymy sobie paczuchę z Neymarem to. No i haha, ach, ha, ha, znowu mamy tego nieszczęsnego Obamyanga. No hech, he, te karty to się właśnie tak powtarzają. O Rodriguez, pierwsza powtórka. Carvalho. Suarez, ale nie ten z Barsy, tylko oczywiście z Anderlechtu, echech. Ech. Tu jeszcze mamy Pedro Rodriguez a. kartą specjalną, jest tak jak myślałem. Ekspert Ricardo Carvalho, ponownie heche, ale wiecie co o tyle fajnie, bo to kolejna nowa specjalka. Nie, no tak super wieczornego unboxingu, to ja chyba jeszcze nie miałem, wiecie, po prostu zaję. Dobra, to może jeszcze raz otworzymy sobie saszetkę z Neymarem. To znaczy inną oczywiście he, he, he nie ta, którą teraz otworzyliśmy. Ooh, yeah. Waclik Totti o, o, proszę bardzo lewy heche. He. Pereira. Kell. I i popatrzcie, znowu mamy tą piłkę cholerną no, a trofeum nadal nie ma. Noż szkurde mać. A ja jeszcze między innymi wymieniłem się za tą właśnie kartę z karcianym kolekcjonerem. No i teraz znowu mamy drugą powtórkę. Jak ktoś nie ma jeszcze tej karty, to koniecznie piszcie, piszcie i jeszcze raz. Piszcie tutaj w komentarzach, kto ją chce. No a ja tymczasem lecę dalej z saszetkami. Teraz otworzymy sobie z Ibrą paczkę. z tą, którą właśnie teraz otwieram. Zostały mi cztery saszetki, tak więc jesteśmy niewiele za połową. No i patrzcie! Haha, a co za psychoza, normalnie! Znowu Waclik na początek, hechech, A tu dalej mamy już Johanssona. Dinga, Sascha Kliestan. I co? Czemu znowu brakuje nam jednej karty? No, bo master to nie zalicza się do tych, że tak powiem, typowych specjalnych kart. A nie, mamy tutaj i popatrzcie, ha ha, a znowu nam się karta zahaczyła, a. a tak konkretnie to znowu mamy eksperta, tylko że tym razem mojego ulubieńca, Szawiego Hernandeza. No, jak dobrze wiecie, już go mam, więc to jest moi drodzy, już oficjalnie. Powtórka. No, ale fajnie, fajnie i także go zdobyliśmy, hehe. He, he. Może się przyda. Okej, okay, moi drodzy, to zostały nam już trzy saszetki. Teraz otworzymy sobie może znowu z hehe. He, no, bo skoro go jeszcze mamy, to otwórzmy już wszystkie. No to jazda. Kurde, ale mówię Wam, jak mi się podoba ten unboxing najpierw Dabbl Trouble, teraz ekspert z Szawin, nie, no po prostu zaję. hehe. Od teraz będę już kupować saszetki Umax Collection, bo widzę, że naprawdę przynoszą mi dobre karty. I mamy pierwszą kartę specjalną Key Player Busquet to powtórka haha. Filemon on i co? Jesteś już pierwszym zainteresowanym hehe. He. Jak coś Filemon to mój kumpel, wraz z Cześkiem Gajem, i są naprawdę fajni hechek, he, mimo tego, że no były też nieprzyjemne momenty kłótnie i tepe. Jak pamiętacie, na przykład kupowałem u nich te różne karty, zestawy, no i oszukiwali. No a tak, wracając do rzeczy, to właśnie Filemon jest fanem tego oto pana, Sergio Busquetsa. Tak więc jeśli go nie macie jeszcze, chłopaki, to mi napiszcie, zadzwoncie do mnie, albo nawet przyjdźcie pod mój domek. Hehe, he, a drugą specjalną jest moi drodzy. Master Miller. To oczywiście także powtórka. No oprócz niektórych dobrych kart specjalnych mamy też, jak widzicie, sporo powtórek. Dość często używam tego słowa w tym odcinku. Nie. He, he, he. No i już tylko dwie saszetki nam zostały. To teraz otworzymy sobie z Bejlem saszetkę. Jaramendi. Philip Lime. Kapitan jakiś he, he. Sven Bender. I tu będzie Dabyl, nie, to już chyba fans. Przynajmniej z tego co widzę, to nie ma takiego zielonego paska z boku. Tu jeszcze z Imani, i tak, moi drodzy, miałem rację, jest to fans, Manuel Neuer. To także moja powtórka. No i moi drodzy, została nam już ostatnia, dziesiąta saszetka, i to w dodatku z Ibrą znowu ehehech. Podejrzewam, że raczej tu szału nie będzie, no ale może ehech. Wiecie jak to bywa z tymi kartami, nie No to otwieramy. Tosić Hart, Si Iwa. Weidenfeller. Prince z boatenki moi drodzy, mamy kolejnego defensji Iwa. Tym razem David Luiz z PSG. Fajnie, bo tej karty nie miałem. No o, moi drodzy podobał mi się ten unboxing jak najbardziej. Przede wszystkim przełomowym momentem było trafienie karty Double Trouble, bo to tak naprawdę ona nam zapoczątkowała super serię. He he. Oczywiście będę odrzucał wszelkie propozycje na temat wymiany za tą kartę, ja jak na razie za nic bym się za nią nie wymienił, nawet za legendę. Po prostu będę czekał aż będę mieć więcej tych doubli. No, a jeśli chodzi o resztę kart specjalnych, to zdobyliśmy ich naprawdę dużo. Tak więc, żeby było elegancko, to zaprezentuję wam wszystkie moje karty specjalne, które zdobyłem w tym odcinku. Tak więc, był nią Giorgio Kielin i Defensy Frog, którego zresztą nie miałem: Dariusz Master. Sahinki Player, Logo Liverpoolu, Defensy Frog z Liverpoolu też, Master Gaitan. Ekspert Carvalho. Official Ball. Oczywiście, tak jak już wcześniej mówiłem, jeśli ktoś tej karty nie ma, to niech się do mnie po nią zgłosi, bo ja już mam dość tych kart. Hech. Nie, no ale serio. A tu jeszcze mamy. Przewego ekspert, Master Denis Praet. Powtórka Keyplayer Buskets. Oczywiście, jak nie macie jego karciani, to mogę go dla Was zarezerwować. Dla mnie to nie ma problemu. Master Miller. Noirfans. Obie te karty to były powtórki i tu jeszcze David Louis Defensive. I jest to już nowa karta, tak więc. Sporo kart nowych, sporo powtórkowych. Ten kto jeszcze nie ma kilku kart, które ja mam na powtórce, to niech mi napiszą. No i w tym odcinku to na tyle hech. To był bardzo fajny unboxing. No o bardzo długo teraz nagrywałem, no i teraz przychodzi czas na zakończenie. No bo zaraz mi jeszcze znowu spongebob wlezie, więc wolę zakończyć. Tak więc. Dobranoc i dzięki za oglądanie. Siemka.